Patrzę za oknem, znów leje. Kruty malują obraz swej głowy. Czerwona suknia na wietrze szaleje. Dziewczyna z marzeń na deszczu się kręci. Głosy cudne wirują głową. Wybitne oczy z błyskiem nadziei. Czy może zawsze, zawsze być sobą? I to się nigdy, nigdy nie zmieni. Grała, muzyka ciągle otaczała jej zmysły. Była jak ogień, próżni nie znała. Chore myśli, sumienia nie gryzły. Kochała mocno, jak tylko można kochać. Miłości całą siebie oddała. Teraz wiem, wystarczyło z sobą zostać. I wtedy ona też by została. Dzisiaj ostatni dzień Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, Bieg Trzeźwości, jubileuszowy, bo 25. Bardzo się cieszymy. Jest, dzisiaj w biegu wzięło udział około 150 osób w różnym wieku. Chyba najmłodsza bodajże dwuletnie dziecko, a najstarszy 70-kilkuletni pan. Więc rozpiętość duża, bardzo się cieszymy, że jest tyle osób. Atmosfera jest wspaniała, pogoda również cudowna. Po całym tygodniu takim mocnych wrażeń, dzisiaj coś dla sportu, dla wyciszenia się, więc bieg to jest najlepszy chyba sposób na trzeźwość. To jest zdrowy styl życia, bardzo się cieszymy. Tydzień temu zaczęliśmy Forum Trzeźwości od spektaklu Młodzieżowego Teatru do Spraw Ciężkich pod powierzchnią. Mówiliśmy tutaj o dopalaczach i narkotykach i oczywiście przemocy, hejtowaniu i agresji w internecie. Środa była niezwykle ciekawa, składała się z dwóch części. Do południa mieliśmy spotkanie integracyjno-konsultacyjne, pomarańczowa linia z panią Anią Pietrzak. Natomiast po południu mieliśmy niezwykły wieczór z panią Miką Dunin, blogerką, pisarką, scenarzystką z filmu Zabawa, Zabawa i recital pani Ani Pietrzak, która jest też terapeutką uzależnień z Łodzi. Szanowni Państwo, natomiast w piątek chwila była refleksji i zadumy. Mieliśmy koncert, wspaniały zresztą koncert pana Stockingera w kinie Włókniarz. Kino było przepełnione ludźmi, ludzie wyszli zachwyceni. Niesamowity człowiek, dużo pozytywnej energii, wspaniały przekaz, cudowne utwory, tylko się cieszyć. Tegoroczne Tomaszowskie Forum Trzeźwości poświęcone jest kobietom, alkoholizm w szpilkach. To niezwykle ważna rzecz. Podnieśmy taką inicjatywę i tutaj ukłon w stosunku do władz miasta, do pana prezydenta, do pani prezydent, do pani dyrektor Wandy Rybak, Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, że poparli tą inicjatywę, bo po raz pierwszy w Tomaszowie powstanie grupa dla kobiet, grupa uzależnienia dla kobiet. To jest niezwykle ważna inicjatywa, bardzo trafna i potrzebna naszemu miastu. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Natomiast ja myślę, że to nasze tegoroczne forum, mimo tego, że było poświęcone kobietom, to też rozmawialiśmy na temat młodzieży i dzieci. Jest to ogromny problem, nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce. Szanowni Państwo, co trzeci 16-latek nie jest już abstynentem. Jest to niezwykle ważna rzecz. Musimy coś z tym zrobić. Ale nie możemy się tylko opierać na pedagogach, psychologach czy osobach, które się w tym specjalizują. To jest nasza wspólna sprawa. Zostaw! 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 Zostaw!
to przypomina. Tobie zawsze jest cieszy. Duże brawa, duże brawa. I jest, proszę bardzo, uczestniczka, chyba najmłodsza, z tatą, na punktu. Duże brawa. Wypróć za niej. Dziękujemy. I kolejny. Jest. To jest Polarek z Dówką chyba. Brawa! Nie? Dobrze. Dobrze brawa. O podpisanie oświadczenia. Brawa! Jest brawa. Leonek! Taki dźwięk warto spojrzeć wstecz. Pierwszy w Tomaszowskim Biegu Trzeźwości zorganizowaliśmy bieg w Szpilkach dla kobiet. Szanowni Państwo, niezwykłe wydarzenie, w którym wzięła również udział pani wiceprezydent, pani Izabela Śliwińska. Przebiegło około 15 kobiet. Było to naprawdę fantastyczne przeżycie. Oczywiście będzie to cykliczne. Co roku będziemy powtarzać ten bieg. Do biegu gotowi. Start! Wielkie gratulacje. Duże brawa. Zapraszamy wszystkie panie, które wzięły udział w biegu Szpilka. Duże brawa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Za odwagę. Biegła z nami pani wiceprezydent, pani Izabela Śliwińska. Duże brawa. Myślę, że to nie pierwszy, nie ostatni raz. Bardzo się cieszymy. Nagrodami są bilety do kina, szanowni państwo. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Profilaktyki Zdrowia, pani Wanda Ryba. Duże brawa. Kolejna pani. Pani Marta Goździk. Pani dyrektor ordenu naszego.
Wielkie brawa. Duże brawa. Pani Jabłońska Edyta. Wielkie brawa. Za odwagę. Pani Monika Styś. Duże brawa, pani Moniko. Wydział Spraw Społecznych. Pani Łucja Okońska. Duże brawa, pani wicedyrektor. Zespołu szkół i placówek wychowawczych województwa łódzkiego. Pani Kuska Przybyłek. Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Duże brawa. Serdecznie gratuluję. Pani Krystyna Labrync. Wielkie brawa. Iga Przybysz. Wydział Prac Społecznych Urzędu Miasta. Duże brawa dla pań. Mam nadzieję, że za rok tych pań będzie dużo, dużo więcej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy bardzo. Pomiędzy naszymi ustami po prostu rządzą kraj. Tak niewiele od nas zależy, tak niewiele dzisiaj kochanie. Całuj mnie, a nasze myśli odlecą. Całuj mnie, a wszystko zniknie za mgłą. Pocałuj mnie, a nasze myśli podlecą. Pocałuj mnie, a wszystko zniknie za mgłą. Szanowni Państwo, po biegu będą rozlosowane nagrody. Są dwie główne nagrody. Pierwszą nagrodę ufundował prezydent miasta, pan Marcin Witko. Będzie to duża maskotka, a drugą rower, który ufundował firma Romston. Śmiało. Numer 42. Odbieramy nagrody tutaj na dole, bardzo proszę. Numer 42. Brawo! Duże brawa. 42 jest? Tutaj, tutaj, tutaj zapraszamy. Proszę. Następne, szybciutko. Numer 13. Tak, dzisiaj szczęśliwy numer, numer 13. Torba. Czy jest numer 13? To ma numer 13. O, jest, jest, widzimy. Jest numer 13. I następny, prosimy. Numer 14, kolejny. Rodzina na pewno. O, proszę bardzo. Tak, tak. Numer 14. Numer 14, tak. Numer 44, no na razie same czwórki. 44. Proszę podnosić rękę, jeżeli ktoś jest. 44 i zapraszam do losowania. Numer 91. Tu jest. Zapraszam. I kolejny. Numer 53. Czy jest numer 53? Jest. I następny. Numer 92. Jest 92? Jest. Brawo. I kolejny numer 20. Numer 30. Numer 39 musi. 39. Dziewczyny, tylko niepotrzebnie bierzecie to numer. Ale to nie rozumiemy rower. Skąd nie będą wiedzieć, jak to jest? Szanowni Państwo, bardzo proszę pamiętać swoje numery, które były, dobrze?
bo będzie losowanie dwóch głównych nagród. Zapraszam do kolejnego losowania. 41. Zapraszam. Pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt sześć. Zapraszam. Dziewięćdziesiąt trzy. Numer 93 jest. I kolejny, zapraszam. Sto osiem. Sto osiem, duże brawa. Kolejny. 85. 85. No moja córka wygrała. 79. Numer 70 jest. I kolejny. Numer 107. Jest numer 107. 78. Numer jest 78? Zapraszamy. 78. No. Jest, jest, no. Jest. Zapraszamy. 4. Dziękuję. Numer 4. Numer 1. Numer 1. Brawo, duże brawa. I kolejny. Numer 51. Jest 51? Jest, jest, proszę. Uwaga, uwaga. Jedna z najmłodszych chyba uczestniczek. Proszę, następny. 84. 84. Jest, jest. Jest, jest, widzę. Mała Oliwka. 62. Numer 62. Jest. Będziemy latać. Numer 83. Nie. A ty na główną nagrodę tylko, tak? Ja nie mam szczęścia. Mamy? Tak, jeszcze nie mam. Numer 65. Numer 64. Numer 64? Ja mam. Aha. Dwa. 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 Numer 6. Przepraszam, najmocniej. 99. 99 jest, jest, widzę. Numer 81. Numer. Znowu? Znowu? Nie. 80. Zapraszamy szybciutko, szybciutko. Numer 61. Numer 101. 101. 101. Proszę bardzo, proszę bardzo. Numer 88. Uważaj, uważaj. Numer 24. Nie to nie. Numer 31. Jest 30. 54. Sześćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt cztery jest, tak? 63 jest. 27.
Gdzie jest numer 27? Ale jest numer 27. Jest. 49. Niebieską bym chciała. 60. Idę! Kasia! Ale numery? Numer 8. Zawsze o taki masz. 8. Jest. Na zakupy dla Wojtka. 59. Numer 0 to ja. 112. 00 ja jestem. 112. Ale bezalkoholowe. Ja też. 36. 36. Jest. Numer 2. 89. 89. Jest. Numer 97. Numer 97 jest? Czy numer 97 jest? Nie ma. 95. 90. 90. 69. Numer 69. Czy jest numer 69? Jest, widzę. 50. 50? Jest. 57. 57 numer jest. 100. Dawać. 94. Numer 94. Numer 94. Nie ma. 66. 66. No, tak. Było. Proszę panu. Kiedy dałam się? Jak 54. 94. Jest kolejny numer 58. 58. Jest. Jest? Kasia, ile będziesz tego brała? To jest Wojtka. 58. 25. Wojtusz ma 2 latka. 25. Jest. Duże brawa. Najstarszy uczestnik dzisiejszego biegu. Serdecznie gratulujemy. 77. 104. O, pójdę będzie na podwórku. Który rocznik? 104. 56. Ile to robi? 7. Pewnie. Skończył. Nie mamy już. 106. Jest 106. 106. To nie mamy wyboru. Jest ostatni. Proszę pana. Ja mam nagrodę wydobycy kształtu. Następne można losować. Dobrze. Numer 48. Zapraszam. I teraz losujemy bilety do kina. 21. To ja.
Gratulacje, Pani Antoni! Duże brawa, Panie Toni. 19. 19. Tu też od jest 110. Numer 110 jest. Ale to będą 73. Bilety do kina 73. Pięćdziesiąt pięć. Numer 6. Numer 6. Numer 6. Dobrze. Proszę bardzo, proszę bardzo. Numer 103. Numer 103. Chmielu. Numer 26. I ostatni bilet. Numer 102. Ale sekundę, jeszcze będziemy losować. Teraz losujemy upominki Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji stulecia, którą wręczy pan Antoni Smolarek. Możemy losować, tak? Jak dorosła osoba, to jak mniejsza. 86. Zapraszamy. Stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tu pan Antoni Smolarek. 40. Numer 5. Numer 70. Numer 70. Mamy sporo tych nagród. 109. Numer 109. Ja. Doczekałaś. Proszę. Jeszcze. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Jeszcze jeden. Okej. I ostatni numer 32. Wszystkie kupony z powrotem wędrują do maszyny losującej. Tak. I nagrodę, dwie nagrody główne rozlosujemy po występie Chmiela. Chmiela zapraszamy tutaj do nas, on się przygotowuje, a ja pozwólcie, że przeczytam informację dotyczącą imprez. Wakacyjne zaproszenie. Ognisko TKKF Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza na wakacyjną olimpiadę Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2019 dla dzieci i młodzieży do lat 15. Impreza odbędzie się na miejskim stadionie wkrótce po zakończeniu roku szkolnego. Szczegółowe informacje dotrą do szkół, przedszkoli na początku czerwca. Drugą informacją niezwykle ważną, 1 września w ostatnim dniu wakacji odbędzie się kolejny tomaszowski bieg imieniem Bronisława Malinowskiego. Szczegółowe informacje dostępne będą w sierpniu w lokalnych mediach. Ludowy Klub Kolarski Start zaprasza do udziału w 14. rodzinnym rajdzie rowerowym. Rajd odbędzie się w niedzielę 8 września i co roku organizowany jest dla rodzin oraz indywidualnych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane będą w sierpniu w sklepie rowerowym Bikemi poniżej McDonaldu. Serdecznie zapraszamy wszystkich na te sportowe imprezy.
Nie każdemu się udaje, trzeba się wiele nauczyć. Nauk cię zabija, nie można chodzić na skróty. Nie czekaj, aż będziesz na dnie. Lipa ze zdrowiem, gdzieś się zmarnowałem. Na gdzie bym był, już się nie dowiem. Sam nie dasz rady z uzależnieniem, nie wygrasz. Na mojej drodze monar. Rozpoczęta bitwa dla wolności naszej. Ludzie tam się potrafią poświęcać. Druga szansa, do tej pory trzymam w rękach. A jeśli już poczułeś, że tego nie kontrolujesz, błagaj o pomoc, to jedyny jest ratunek. Droga do trzeźwości to prawie na ziemi piekło. Jak sobie mam wybaczyć, tam naprawdę nie jest lekko. Niestety, nikt nie da gwarancji z końcem leczenia. Nie będziesz się pilnował, nauk wraca z nim cierpienia. Bierz do serca wszystko, o czym dziś dla was nabijam. Może to pomoże, mojej drogi, nie zaczynaj! Ryzyko nie takie, wybie sporty ekstremalne. No po co chcesz próbować, sam się po tym nie ogarniesz. Tyle pięknych dni, których jeszcze nie widziałeś. Daj sobie tą szansę, szansę na życie wspaniałe. Kochaj, pomagaj, wtedy sam będziesz kochany. To rozwiązuje wiele, nawet najtrudniejsze sprawy. Mówię kochaj, kochaj, mocno kochaj. Tyle pięknych dni, których jeszcze nie widziałeś. Daj sobie tą szansę, szansę na życie wspaniałe. Kochaj, pomagaj, wtedy sam będziesz kochany. To rozwiązuje wiele, nawet najtrudniejsze sprawy. Tyle pięknych dni, których jeszcze nie widziałeś. Daj sobie tą szansę, szansę na życie wspaniałe. Kochaj, pomagaj, wtedy sam będziesz kochany. To rozwiązuje wiele, nawet najtrudniejsze sprawy.